Pani Kasiu, powiem, że oglądałam i widziałam, że kręciliście w trakcie pandemii kilka odcinków. To było zupełnie. Tak, nakręciliśmy 5 odcinków w trakcie pandemii i powiem szczerze, że to był bardzo, bardzo trudne doświadczenie to było, to był bardzo trudny czas, bo dla mnie najtrudniejsze jest to, że ja z tymi ludźmi nie mogłam nawiązać takiego kontaktu, jaki zawsze nawiązuję, czyli nie mogłam się przytulić z dzieciakami, które wyciągały do mnie rączki i bardzo, bo to jest fajne, bo ci ludzie gdzieś tam traktują mnie jak kogoś z rodziny. Bardzo chcą, że tak powiem, być blisko. I ja bardzo bym się chciała też przytulić, chciałabym jakby mieć taki fizyczny też kontakt. Natomiast no, przez te wszystkie obostrzenia, przez to, że taka była sytuacja, niestety nie mogłam. I to mnie, dużo gorzej mi się pracuje w takich sytuacjach, no ale mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Pani Kasiu, a czy wy sprawdzacie potem, jak te rodziny radzą sobie po waszym remoncie, po waszej pomocy? Rzeczywiście to jest fantastyczne, uwielbiamy ten program. Zmęczeni jesteśmy koszmarnie, bo czasem przerzucamy się, zaczynamy o 7 rano wyjazd i przerzucamy się przez pół Polski, żeby dojechać do tej rodziny, którą chcemy odwiedzić. Przywozimy jakieś tam prezenty, ale przy okazji dowiadujemy się, jak żyją. I niesamowite jest to, że w 90% słyszymy, że od momentu remontu wszystko się w naszym życiu zmieniło. Cały jakby świat już leży u naszych stóp. Wiemy już, co mamy robić. Bardzo wiele rodzin, osób nam mówi, wreszcie mam pracę, wróciłem do pracy, pozbierałem się po śmierci kogoś bliskiego, walczę, bo mam gdzie wracać, bo mam swój dom, mam swoje miejsce, w którym się czuję bezpieczny, w którym jest mi ciepło, w którym jest mi dobrze, w którym mam toaletę, łazienkę. I to są najwspanialsze słowa, jakie słyszymy, bo to świadczy o tym, że ten remont miał sens, że to ta walka o te domy, bo często musimy o to walczyć, żeby te domy były remontowane, też miała sens i jest to największa satysfakcja i ogromna, ogromna przyjemność.